Temat mojego kazania dzisiaj brzmi zasmucanie ducha czy pełnia ducha. No, wybór jest prosty, tak? Wybór wydaje się oczywisty, bezdyskusyjny. Oczywiście, że pełnia ducha. Ale pozwólcie, że troszeczkę się zastanowimy nad tym tematem. Podstawą będzie list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 25 do 32. To będzie pierwszy tekst, który przeczytam. List Efezjan, 4 rozdział, od 25 do 32 wersetu. Posłuchajmy Słowa Bożego. Ja czytam w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, ale myślę, że równie dobrze z każdego tłumaczenia możecie skorzystać. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajcie sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Chcę zwrócić szczególną uwagę na dwa wersety. Zwróćcie uwagę ze mną na dwa wersety. To jest werset 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. W tym kontekście występuje ten werset. I drugi to jest w wersecie 30. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Dwa razy nie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, że te obydwa polecania występują w jednym fragmencie. Mają coś ze sobą wspólnego? Łączą się ze sobą te dwa polecenia? Dawanie diabłu przystępu i zasmucanie Ducha Świętego? Ewidentnie ten tekst wskazuje na to, że te dwie rzeczy są ściśle ze sobą powiązane. Mówiąc inaczej, jeśli daję diabłu przystęp, to zasmucam Ducha Świętego. Tak? Bóg mówi nie. Nie będziesz. Popatrzcie, i nie tylko w Starym Testamencie, kiedy weźmiemy Stary Testament, weźmiemy dekalog, nie będziesz miał cudzych bogów czy innych bogów, a Bóg nie. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mordował i tak dalej. Ale zobaczcie, Bóg także w Nowym Przymierzu mówi nie dawajcie diabłu przystępu, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Wiecie, Bóg ma prawo mówić do naszego życia nie. My byśmy chcieli, żeby Bóg zawsze do naszego życia mówił aleluja i do przodu, tak? Tak, tak, tak. Czasami Bóg do naszego życia mówi nie. I to jest tak samo ważne, tak samo potrzebne, jak i słowo będziesz. I ten wniosek myślę, że jest bardzo uprawniony i bardzo potrzebny, że kiedy dajemy diabłu dostęp do naszego życia, jednocześnie w tym samym momencie Duch Święty jest zasmucany. I my to odczuwamy. Wiecie, bo kiedy mamy tą świadomość, że Duch Boży mieszka w nas, i wiecie o tym, tak? Jesteśmy zapieczętowani, ten tekst mówi, zapieczętowani obiecane Duchem Świętym. Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty jest osobą i Duch Święty jest Bogiem. I boska osoba w nas jest zasmucona. Czy myślicie, że człowiek, w którym Duch Boży mieszka i jest zasmucony, czuje ten smutek? Pomyślcie sobie nawet w takich relacjach międzyludzkich. Nie? Jeżeli na przykład wraca mąż z pracy i zdarzyło się nieszczęście, stracił tą pracę. I z tego powodu jest smutny, to nie tylko on jest smutny, ale smutna jest cała rodzina. Nie? Wszyscy domownicy, najbliżsi są smutni z tego, co się stało z tego zdarzenia. I teraz, kiedy Bóg, Duch Święty w nas jest zasmucony, ten Jego smutek przechodzi na nas.
I my czasami odczuwamy ten smutek Ducha Świętego na naszym osobistym życiu. Więc to jest takie też bardzo istotne i ważne, ponieważ dobrze jest reagować na to. Oczywiście są różne smutki. Ja nie mówię, że jest tylko jeden smutek. Są smutki różne w życiu, ale teraz mówimy o tym konkretnym smutku. Smutku, który pochodzi od Ducha Świętego, który jest w nas zasmucony i my to odbieramy, my to odczuwamy i dobrze jest na to zareagować. Wiecie, kiedy czytamy Pismo Święte, to my mamy tą gwarancję w Nowym Przymierzu, że Bóg nas chroni. Zgadza się czy nie? Bóg nas strzeże. Nawet śpiewamy takie pieśni manifestujące to, że Bóg jest tym, który nas chroni, Bóg jest tym, który nas strzeże. Znamy te wersety, że nikt i nic nas nie wyrwie z Jego dłoni. I oczywiście jest to prawda, którą Bóg pieczętuje i potwierdza w naszym życiu. Ale tu jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa o tym, że co prawda nikt nas nie wyrwie z ręki Pana, ale tu jest powiedziane, że my sami możemy dać diabłu przystęp. To jest różnica. To nie, że diabeł otworzy te drzwi, tylko to my otworzymy te drzwi, a jak już uchylimy drzwi, to on jest na tyle sprytny, że nogę włoży. Jak wsadzi nogę, no to już będzie ciężko te drzwi zamknąć. Tak? Więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo takie, bym powiedział, poważne słowo i warto się nad nim zastanowić. A więc polecenie brzmi: nie dawajcie diabłu przystępu. I teraz możemy zadać pytanie, patrząc na ten tekst, na całość tego tekstu, no to w jaki sposób ja daję diabłu przystęp do mojego życia? No bo możemy mieć jakieś różne koncepty, różne pomysły, jak to jest, w jaki sposób szatan ma dostęp do mojego życia, czy w jaki sposób daje mu ten dostęp, tak? Bo to nie jest od razu tak, że jak tylko coś zrobię, to od razu diabeł zawładnie moim życiem. No nie, to są takie, wiecie, rzeczy, tak drobne uchylanie powolutku drzwi, aż w końcu te drzwi zostaną za bardzo uchylone. Ale generalnie to jest pewien tutaj proces opisany. I nie ma co wymyślać, to wszystko jest w tekście biblijnym. Nie ma co nawet dużo nad tym debatować, ponieważ kiedy przeczytamy, tak jak ja przeczytałem ten tekst i w wersecie 27 jest: nie dawajcie diabłu przystępu, w wersecie 30 nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, to te dwa wersety występują w szerszym kontekście. I zobaczcie, Boże Słowo nam wymienia kilka rzeczy, ja je tak wymienię, a później króciutko omówię. Po pierwsze, to, co daje diabłu przystęp do naszego życia i jednocześnie zasmuca Ducha Świętego. Kłamstwo, to jest pierwsza rzecz. Druga, długotrwały gniew. Nie taki gniew, wiecie, że tam się rozgniewam na coś, tylko pielęgnowanie długotrwałego gniewu w naszym życiu. Kradzież, dalej zgniłe słowo, bo tam jest tak oryginalnie użyte, zgniłe słowa. Werset 31, gorycz, zapalczywość, krzyk, złorzeczenie. Generalnie takie negatywne pobudzenie emocjonalne. I werset 32, brak przebaczenia. Te rzeczy dają diabłu przystęp do naszego życia i jednocześnie zasmucają Ducha Świętego. Chcemy się z tym zmierzyć, czy nie? Czy może wolelibyśmy coś innego? Ale to kazanie ma też drugą część. Jak wytrzymacie i starczy czasu, to też powiem o drugiej części, o pełni ducha. Kłamstwo. Jan 8:44. Boże Słowo mówi nam w ten sposób: ojcem waszym jest diabeł. Tak się Jezus zwracał do uczonych w piśmie i faryzeuszu. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężem bójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wszyscy znamy doskonale ten werset. Więc ja wam stawiam takie pytanie. Czy rozumiemy, dlaczego kłamstwo daje przystęp diabłu? On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Popatrzcie, istnieje pewna synchronizacja, pewne połączenie. Jeżeli coś jest naturą diabła, jeżeli coś jest przypisane do jego osobowości, do jego osoby, to jeśli te rzeczy zaczynają wchodzić do naszego życia, to w sposób naturalny on mówi: to jest jego, to jest moje. Wiecie, jak to działa? Jeżeli mówimy o diable, Pismo Święte mówi o diable, że on jest kłamcą i ojcem kłamstwa, to moje kłamstwo jednocześnie jest zaproszeniem dla tego, który jest twórcą tego, który jest ojcem tego. Jest ścisła logika, ścisłe połączenie pomiędzy tymi rzeczami. No więc ja stawiam takie pytanie, chcę wam je zadać.
Czy można żyć bez kłamania? Co myślicie o tym? No przyglądamy się dzieciom. Macie dzieci? Przyglądacie się małym dzieciom, tak? I to powiedzcie mi, dlaczego dzieci kłamią? Dlaczego się dzieci kłamią? Takie nawet malutkie już te. Na przykład powiedzą, że to nie ja zbiłem tą szybkę w telefonie, tylko zbiło się, tak? Albo dlaczego one po prostu próbują jak gdyby uniknąć powiedzenia tego, jak było, tak? Jak się stało? A nie myślisz, że się na przykład boją? Myślisz, że się boją? Boją się na przykład naszej reakcji. Boją się, że my w jakiś sposób określony zareagujemy, tak, na to. Tak. Wolą jak gdyby zneutralizować zjawisko, powiedzieć, no stało się samo. No nie można ukarać, stało się, no nie? No bo w jaki sposób? No nie można do osoby się zwrócić, tak? Więc generalnie kłamstwo, za kłamstwem stoi lęk i strach. Bardzo często my po prostu dlatego nie chcemy powiedzieć prawdy, bo się boimy. Boimy się konsekwencji, boimy się reakcji. I nam się może wydawać, że jeżeli kłamiemy, no to w jakimś sensie ta sprawa zostaje takie, wiecie, przetuszowana i nie ma tego, no nie? Po prostu ucichły. Burzy nie ma, tak? Ucichło. Tylko, że wiecie, że jest takie powiedzenie, zamiatanie pod dywan i tam się pod tym dywanem zbiera pod tym dywanem i później któregoś dnia, wiecie, próbujemy ten dywan otworzyć czy odsunąć, a tam już robaki są, tak? Rozumiecie, no nie można to ciągle... Zaciągamy ten dywan, ale pod spodem coś jest. No ale ktoś wprawny teologicznie, wykształcony w Biblii powie tak, że... Ale przecież są ludzie w Biblii, którzy kłamali. I Pan Bóg ich nie karał. Na przykład Dawid kłamał. Tak? Dawid mówił, że jest w podróży służbowej, a tak naprawdę uciekał przed królem Saulem. No i już mamy taki wytrych swój pierwszy, że no ale Dawid, taki mąż Boży, kłamał, nie? A jak ktoś jeszcze lepiej zna Biblię, to powie, że Abraham też kłamał. Tak? Powiedział, to jest przecież moja siostra. Jakoś mu umsknęło, że to jest także jego... myślę, że nie fajnie by było mężowie, gdybyśmy się nie przyznawali do własnych żon, tak? Czujecie, tak? Czujecie, nie? Żebym wstydził się przyznać, że ta kobieta to moja żona, tak? No, Abraham troszeczkę próbował, wiecie, No i teraz powiemy sobie tak, no to jak to właściwie jest z tym kłamstwem, nie? Że to diabeł, szatan, ojciec kłamstwa, kto kłamie, to mówi jak ojciec kłamstwa. A w Biblii znajdujemy takie osoby, które wydaje się, że kłamały, a Bóg na to nie reagował. Kiedy tak dokładnie się jak gdyby wczytamy w Stary Testament, to zobaczymy, że w Starym Testamencie ja przynajmniej zauważam taką zasadę, że Bóg pozwalał na wyjątki, ale tylko w jednym przypadku. Kiedy kłamstwo ratowało cudze życie i swoje. Ratunek życia, bezpośredni ratunek życia. Że można było skłamać, jeśli to ochroniło czyjeś życie. Wiecie, ale nie jestem pewien, czy w Nowym Przymierzu to tak działa. Nie jestem pewien tego. Nie mam takiego bezpośredniego dowodu. W Starym Testamencie widzę coś takiego, że jeżeli faktycznie to zdanie... Pamiętacie Rahab, nierządnicę Rahab, tak? Nierządnica Rahab, która kłamała, że nie ma zwiadowców, bo było jasne, żeby gdyby wiedziała, że są, to ci zwiadowcy ponieśliby śmierć, nie? Czyli ona kłamała dla ratowania cudzego życia i Bóg wtedy to jakoś usprawiedliwił. Ale słuchajcie, my żyjemy w Nowym Przymierzu, Przymierzu Ducha Świętego i tutaj nie wiem, czy ta zasada obowiązuje. Nie chcę teraz rozwijać tego tematu, to jest jak może na jakiś taki długi, skomplikowany wykład, ale chcę wam generalnie powiedzieć, że Pismo Święte nas wzywa do tego, żebyśmy się zdobyli na odwagę w Bogu. Odwagę w Bogu. Wiecie, bo to nie jest nasza odwaga. Odwagę w Bogu. I kiedy mamy tą odwagę mówić prawdę, to wiedzcie, że Bóg za tym staje. Że Bóg za tym stanie. Mówcie prawdę jedni z drugimi w kościele. Pomyślcie, czy my chcemy się czuć bezpiecznie między sobą? Chcielibyście mieć tą świadomość, że ktoś w kościele nas okłamuje? Wiecie, no tak samo chcielibyśmy się czuć bezpiecznie w naszych rodzinach. Tak? Przecież jeżeli chodzi o ten świat, to w tym świecie spotykamy się non-stop z kłamstwem. Non-stop.
Bez przerwy. Ale w środowisku najbliższej rodziny, rodziny wierzących ludzi, w środowisku Kościoła chcielibyśmy mieć to poczucie, że tutaj możemy być ze sobą jacy szczerzy i tacy uczciwi. Do tego was zachęcam, ponieważ to nie chodzi tylko o to, że to jest taki bezpośredni nakaz Biblii i my się tak poddajemy temu nakazowi, ale chciałem wam pokazać właśnie, że konsekwencje tego są takie, że przez to dajemy diabłu przystęp. Później zaczynamy się zastanawiać, dlaczego coś się dzieje w naszym życiu. Dlaczego jakieś rzeczy dzieją się, które byśmy nie chcieli, żeby się działy w naszym życiu. Musimy na to, wiecie, zbyt często nie potrafimy jak gdyby łączyć pewnych rzeczy, pewnych zjawisk i nam się wydaje, że o tak pewne rzeczy przypadkowo się dzieją. No nie. Tu są głębokie duchowe zależności. Druga rzecz, gniew. Każdy z nas czasem się gniewa, tak? Ale tu nie jest mowa o takim wybuchu gniewu chwilowym, tylko jest mowa o gniewu, o gniewie, który co robi? Trwa. Zagniewał się, gniewa się, nie wiadomo kiedy się przestanie gniewać. Nie? No kiedy jak obserwuję ludzi, to są tacy ludzie, którzy oczywiście mogą się zagniewać, zdenerwować, ale za chwileczkę im przychodzi. To jak dzieci, wiecie, w piaskownicy. Tu się złoszczą na siebie, wyrywają sobie zabawkę, a za chwilę się przytulają ze sobą i już są co? Pogodzeni. To słyszałem o takim przypadku właśnie, że właśnie dzieci tam w piaskownicy, bawiąc się razem, coś tam jeden drugiemu wyrwał łopatkę i go tam uderzył tą łopatką. No i wiecie, rodzice na to patrzyli, a to byli znajomi, rodzice się znali ze sobą i oni się tak, ci rodzice poszarpali o tą sprawę, że się latami do siebie nie odzywali. A te dzieci jeszcze tego samego dnia, co robiły, trzymały się za rękę i bawiły się w piaskownicy. Wiecie? Popatrzcie się, że one potrafiły, miały jakieś złe przeżycie, ale szybciutko z tego się co zrobiły, otrząsnęły, a my dorośli czasami potrafimy latami jakąś sprawę przeżywać, nosić, rozkminiać, rozdrabniać, wracać do niej. Brakuje nam takiej zdolności, którą właśnie posiadają dzieci, że jakoś to szybko sobie poukładamy w głowie, powiemy, poniosło mnie, poniosło jego, daliśmy sobie po razie, weźmy teraz, podajmy sobie rękę i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w małżeństwie. Dlatego to nie bez kozery Biblia mówi, że do zachodu słońca. Jak to kiedyś powiedział ktoś, lepiej się rano pokłócić, bo dłużej będę mu się gniewać, nie? Albo zaraz po zachodzie słońca, nie? Popatrzcie, my jakoś jako dorośli nie potrafimy tak przejść, wiecie, nad tymi sprawami. Nie wiem, potrzebujemy jakiejś szczególnej Bożej łaski, Bożej siły, żeby nas do góry podnosiło. No i znów, wiecie, uczony w piśmie powie tak, że no ale Jezus też się gniewał. I to jak? Nie. Wziął bicz, zrobił co zrobił. I pogonił ze świątyni. No i my na kanwie tej historii mówimy, jego święty gniew jest moim świętym gniewem, tak? Ja też tak się świętym gniewem będę teraz zgniewał, tak? No ale słuchajcie, czy to jest święty gniew, kiedy rano wybierasz się na nabożeństwo, nie? I już jesteś gotowy, ubrany, buty masz założone i dreptasz pod drzwiami, a żona jeszcze bluzkę zmienia, jeszcze buty jej nie pasują, nie może znaleźć tych, które akurat miała na dzisiaj przygotowane. No jak siostry, zdarza wam się coś takiego, tak? Mężczyzna wie, w co się ubrać, już w sobotę wie, w co się ubierze, tak? Facet, co to facetowi dużo trzeba, tak? Spodnie, koszule i ślinę przeczesze się i jest gotowy, tak? Jest gotowy. No, wiecie, no i tak nieraz drepta pod tymi drzwiami ten facet i on, ja teraz świętym gniewem zapłonę na ciebie, żono, tak? Tylko pytanie, czy to jest święty gniew? Znaczy taki gniew, który tam się właśnie odbywa, kiedy żona ciągle jeszcze się przygotowuje, a ty już byś chciał już być dawno w samochodzie i jechać. Nie? To nie jest święty gniew. Święty gniew to jest gniew, który musi mieć głębokie uzasadnienie. My się możemy gniewać świętym gniewem, kiedy widzimy nieprawość, wielką nieprawość, kiedy widzimy bezbożność w najwyższym wydaniu, to możemy płonąć świętym gniewem, ale w takim codziennym życiu to nasz gniew jest naprawdę cielesnym gniewem i powinniśmy go unikać i czytamy w Piśmie Świętym, że gniew to też jest coś, co przynależy do diabła. W objawieniu Jana 12:17 i zawrzał smok wielkim gniewem. Smok zawrzał wielkim gniewem.
I znów jest ta zależność, bardzo ścisła logika. Szatan przychodzi do tego, co jest jego. Co jest jego. Jeżeli mówimy o dawaniu diabłu przystępu, zasada jest taka, że diabeł przychodzi po to, co jest jego własnością. Jeżeli on w naszym życiu odkrywa elementy, czy cechy, czy rzeczy, które są tożsame z jego naturą, tożsame z jego charakterem, tożsame z jego osobą, to on mówi, to jest moje. Ja chcę po to przyjść. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział takie zdanie, że oto nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on niczego. A tam jest dokładnie powiedziane, nie ma on niczego we mnie. Nie ma on niczego we mnie. To jest niesamowita myśl. Szatan nie mógł niczego od Jezusa, ponieważ niczego w Jezusie nie było, na czym mógłby, wiecie, zawiesić jak gdyby siebie, mógłby tam położyć rękę na tym. Dlatego w tym sensie Jezus był poza możliwością jego wpływu, ponieważ szatan nie miał wpływu na niego. Jezus był całkowicie zależny od Ojca, bo reprezentował na ziemi naturę Ojca. I na tym to polega. To jest ta tajemnica, że jeżeli my reprezentujemy, mamy w sobie naturę Ojca, to na nas wpływ ma kto? Ojciec. On działa w nas. A jeżeli w nas się pojawiają rzeczy, które są tożsame z diabłem, szatanem, to on mówi, to należy do mnie. On chce w to miejsce włożyć swoją, na początku nazwijmy to mały palec, tak? No bo to nie jest tak od razu, wiecie, na początku mały palec, ale ten mały palec będzie przepychał dalej, żeby wepchnąć drugi palec, później trzeci, później całą rękę, później żeby bok włożyć, tak? Więc przejdźmy do trzeciej rzeczy, która daje diabłu przystęp, to jest kradzież. Tak, kto kradnie, niech kraść. No i czy jest coś o diable powiedziane, szatanie, coś o kradzieży? Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. I Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Rozumiecie, że jest tutaj, po jednej stronie jest jak gdyby tutaj wektory są przeciwnie skierowane. Po jednej stronie jest natura szatana, kraść, zażynać i wytracać, a ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Zobaczcie, kolejna rzecz. Pismo mówi, dawanie diabłu przystępu jest przez kradzież, ponieważ złodziej przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. No i teraz jest takie pytanie, no czy ja kradnę? Nie, no przecież chyba nikt z nas nie ma łomu tam w bagażniku samochodu i nie idzie z łomem do samochodu sąsiada albo kogoś i tam drzwi urwie i wyciągnie, co tam ten sąsiad ma w tym, albo na ogródki działkowe, czy nie idziemy gdzieś jeszcze, nie wiem, do komuś, nie wiem, włamać się do mieszkania, nie? Nie sądzę, że ktoś z was wychodzi przyczepać, nie wiem, kurtki, czy tam nie ma jakiegoś portfela karty kredytowej zostawionej w czasie nabożeństwa, nie? No nie mówimy o takiej kradzieży, ale wiecie, że kradzież ma wiele twarzy, tak? Wiele twarzy ma kradzież, nie? Nie mówimy o takiej brutalnej, bezczelnej po prostu złodziejstwie, chociaż diabeł i też jest ojcem tego wszystkiego, tak? On za tym wszystkim stoi, ale mierzymy się z wieloma sprawami w życiu, wiecie? Wieloma sprawami w życiu. I zawsze powstaje to pytanie, no jak jest po Bożemu? I kiedy jest po Bożemu? Nie wiem, czy macie takie dylematy. Ja mam na przykład kolegę, który prowadzi biznes, nie? I jak się z nim wiele godzin przegadałem, on też potrzebował ze mną o różnych rzeczach pogadać. Powiedział, nic tak nie boli, jak przelew do ZUS-u na ileś tysięcy, nie? No, człowiek tak zwleka do ostatniego dnia, nie? Tak zwleka, mówi, tak do ostatniej minuty, żeby ten przelew zrobić, nie? Nic tak nie boli, jak przelew do Urzędu Skarbowego. Zresztą jak masz prowadzić jakąś firmę, ten przelew wygląda tak, że liczysz zera, nie? Czy wszystko się zgadza? Boli. Boli czy nie boli? Bardzo boli, nie? No ale właśnie. Czy nas stać jest na ten ból? Czy stać mnie na ten ból, tak? Czy jestem gotowy zapłacić, żeby mnie bolało, tak? Czy chcę uniknąć go za wszelką cenę, tego bólu, nie? Przecież wiecie, że jest wiele różnych tak zwanych wytrychów, gdzie można dobrze zakombinować, nie? No właśnie, ale co jest po Bożemu, tak? W czym Bóg ma upodobanie? Jak Bóg chce nas prowadzić przez to życie, tak? Boże Słowo nam mówi, że kradzież to jest coś, co przynależy do diabła, bo on przychodzi, żeby owcom skoczyć gdzie?
do gardła, zadusić i co zrobić? I ukraść je, zjeść nie swoje, nie? I teraz, jeżeli my rozumiemy tą zasadę, że jest to coś, co nie przynależy do Boga, tylko przynależy do diabła, to będziemy starali się w naszym życiu, tak wiecie, mądrze postępować. Posłuchajcie, to samo dotyczy Kościoła. Nie chcę tego rozwijać, to samo dotyczy Kościoła, to samo dotyczy rodziny. Tak? Można nawet rodzinę swoją co robić? Podkradać. Kolej, dobrze, słuchajcie, idziemy dalej, żeby nie przyciągnąć. Czwarta rzecz, która daje diabłu dostęp do naszego życia, jednocześnie zasmuca Ducha Świętego, zgniłe słowa. No jakie to są zgniłe słowa? Bo jaki to jest zgniły owoc, to wiecie, tak? Jak kupimy truskawki teraz na placu, nie wiem, czy kupujecie truskawki, to na wierzchu w łubiance są jakie? Takie śmiejące się, czerwionsieńkie, ładne, tak? Później przesypiesz, a na dole już się pojawiają takie smutne, zasmucone się. Takie już second hand, byśmy powiedzieli, tak? Mogą się takie pojawiać, rozumiecie, nie? Więc wiemy, co to jest zgniły owoc. Czasami nam szkoda wyrzucić to nawet takie, jak jeszcze nie jest tak całkiem zgniły, to do miksera wrzucimy, zalejemy, koktajl zrobimy, tak? Wypijemy, nie ma, nie zatrujemy się. Choćby zatrującego zjedli, wiecie, zgniłego zjedli, nie zaszkodzi, tak? No ale zobaczcie, zgniłe, zepsute słowa. Wiecie, Biblia też, objawienie Jana mówi, że oskarżyciel braci. Rozumiecie, oskarżyciel braci. Ktoś, kto używa formy oskarżającej, niszczącej formy. I zauważamy, że to jest znów przynależy do oskarżyciela, przynależy do diabła. I znów mamy tożsamość, znów mamy zależność. Tak? Nasze słowa, które są takimi słowami zepsutymi, oskarżycielskimi słowami, one są tożsame z tym, kim jest oskarżyciel i on znów przychodzi po swoje, czy przychodzi do swojego. Popatrzcie się, jaka w tym jest logika, jak to wszystko działa. Pamiętam taką sytuację w moim życiu. Jadłem posiłek, a koło mnie siedziała osoba, nie będę mówił kto, ale ja jadłem, ona nie jadła, nie wiem dlaczego nie jadła, też nie pamiętam w tej sytuacji teraz dlaczego nie jadła, ale ja jadłem, ale jadłem tą zupę, a ona cały czas obok mnie jakieś żale gorzkie wylewała, oskarżała, jakieś takie rzeczy mówiła trudne. I ja tak jadłem i coraz mniej mi ta zupa smakuje. A na początku była całkiem smaczna, tak? Ale im więcej ona mówiła, to coraz miałem bardziej tak pełny żołądek, już mi tak podtąd podchodziło, tak? Za każdą łyżką. I powiem wam dosłownie, zaczęło mnie już pod koniec mdlić. Myślałem, że... Przepraszam, nie będę kończył, rozumiecie wszyscy. Okazało się, że te słowa spowodowały, że zupa przestała być smaczna. Przeżyliście kiedyś coś takiego? Nie polecam, absolutnie nie polecam. Zobaczcie, że jednak atmosfera, w jakiej się na przykład je posiłek, jest ważniejsza nawet od tego, co się... Tak? Nawet Pismo Święte nam mówi przy powieści, tak, że lepsza kromka swego chleba i przy tym spokój niż karny wół wraz z nienawiścią. Widzimy, jak to działa. Tak? Czyli to nie tylko posiłek i jakość przygotowania decyduje, jak to będzie smakować, nawet jakość podania, tylko atmosfera, która towarzyszy temu, mówi o tym, jak to będzie smakować. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie japońskiego naukowca Masaru Emoto. Słyszeliście o tym, czy nie? Masaru Emoto. Możecie to w internecie sobie poczytać. On zrobił taki eksperyment. Proszę, nie słyszałeś nigdy? No to teraz usłyszysz. Masaru Emoto robił badania na wodzie w ten sposób, że miał różne naczynia z wodą. To był autentyczny naukowiec, nie, że to był jakiś taki z domorodem. I on oddziaływał na tą wodę różnymi zjawiskami. Oddziaływał muzyką, obrazem i słowami. I do jednych naczyń mówił: kocham cię, wodo. Autentycznie, no można by powiedzieć, że facet trochę jest odleciany, ale wszyscy naukowcy są trochę odleciani. Nie wiem, czy wiecie o tym.
wszyscy tacy, którzy zrobili jakieś przełomowe odkrycia, to na początku się to wydawało, że to jest kosmiczne, co oni robią, tak? No i on właśnie tak oddziaływał, a na drugą oddziaływał negatywną, ostrą muzyką, brzydkie słowa mówił do tej wody. No, jak ktoś to czyta, to sobie się wydawać, nie, no to nie może być w tym niczego, nie? Ale on później zrobił takie coś, że zamroził tą wodę szybciutko, zamroził i oglądał pod dużym mikroskopem, jaka jest struktura tej wody. I okazało się, że ta woda, do której były mówione dobre słowa, oddziaływane taką muzyką i dobrymi obrazami, że ona miała strukturę płatku śniegu. Czyli coś przepięknego, coś takiego, co jak gdyby wynikało z Bożego stworzenia. A ta pozostała struktura wody, ona mutowała i tak wyglądała, jakby była chora. Jak mi nie wierzycie, to poczytajcie w internecie. Ale śmiem twierdzić, że coś w tym jest. Śmiem twierdzić. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem, wiecie, no nie tak, że wszystko przyjmuję, co mi jest podawane, ale patrząc na Boże Słowo i patrząc na przykład na to, co ono mówi, biorę pod uwagę, że coś takiego może mieć miejsce. Bo na przykład Biblia mówi, że posłał Słowo i co zrobił? Ich uzdrowił, tak? Posłał Słowo i tym Słowem ich uzdrowił. Więc słuchajcie, i zresztą tu jest powiedziane, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, tylko dobre, które może budować, żeby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go... Słuchajcie, to jest super ważne. Szczególnie kiedy jesteśmy w kościele powinniśmy mieć takie poczucie tego, że zawsze mogę doświadczyć czegoś, co przyniesie mi podniesienie, zbudowanie. Nie tylko w nabożeństwie, bo wasze nabożeństwo jest budujące. Dla mnie jest bardzo budujące. Dla mnie to jest wielkie przeżycie uczestniczyć razem z wami w uwielbieniu. Ono jest troszeczkę inne niż w naszym zborze, więc czasami się trochę uśmiecham, ale to jest taki naprawdę szczery i miły, akceptujący uśmiech. I dla mnie to jest super piękne przeżycie. Moglibyśmy dłużej i więcej, wiecie? Naprawdę, chociaż i tak macie dużo tej muzyki, tego uwielbienia. To jest akurat bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale także nasze, wiecie, codziennych takich zwykłych relacjach, że to słowo, które przynosi błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, nie? Można by ten temat rozbudować, powiedzieć jeszcze dużo na temat tego, ale wiem, że czytacie Biblię, słuchacie słowa, więc wiecie. Gorycz, krzyk, złorzeczenie. Niech będą wymienione, wyrzucone spośród. Gorycz, krzyk, złorzeczenie, krzyki. Słychać nas? W domach naszych, jak tam jest. Sąsiedzi ich wiedzą, co się dzieje w domu. Chyba, że ktoś mieszka, wiecie, pod lasem, tak? To jelenie przychodzą tam, wystawiają rogi. No jak to jest? Jak to jest? No tak szczerze, no. A jak jest macie zebranie? Nie wiem, czy macie zebranie członkowskie, no bo ja jeszcze pamiętam, byłem na takich zebraniach członkowskich, że dziękuję Panu Bogu, że tam żaden niewierzący nie przyszedł. No na pewno by się nie zbudował. Na pewno by się nie zbudował, nie? Nie, więc powstaje to pytanie, no w jaki sposób Kościół ze sobą rozmawia, w jaki sposób my jako wierzący ludzie ze sobą rozmawiamy. I tu wcale nie jest mowa o tym, że ja się muszę z każdym zgadzać. Bo to nie jest o tym mowa. My mamy prawo mieć rozbieżne zdanie na różny temat. Mamy prawo do tego. Wy jako Kościół macie prawo mieć swoje zrozumienie kilku rzeczy, tak? A my jako zbór, odrębny zbór, który nie jest waszym zborem, nie jesteśmy waszym zborem, tak? Możemy pewne rzeczy rozumieć inaczej. Ja mogę siąść z waszym pastorem, możemy o tym porozmawiać, ale nie znaczy, że musimy do karty uskoczyć. To jest zupełnie różnica. Tak samo, wiecie, i ja zauważyłem coś takiego, że bardziej się pilnujemy, gdy z obcymi rozmawiamy. No nie chcemy źle wypaść, tak? No facet, żeby facet był kulturalny, tak? Pilnujemy się, gdy rozmawiamy z obcymi, ale gdy rozmawiamy ze swoimi, to łatwiej nam hamulce puszczają. Zobaczcie, czy to jest w porządku. Że przed obcymi bardziej się pilnujemy niż przed swoimi, tak? No, a później się dziwimy, że najtrudniej jest Ewangelię głosić we własnym domu, no bo nam hamulce puszczają we własnym domu. Musimy zwrócić na to uwagę. Gorycz, krzyk, złorzeczenie. I znów, kiedy popatrzymy na Pismo Święte, to widzimy, za czym stoi diabeł. I pamiętacie, wielka jest Artemida Efeska.
Tłum przez 2 godziny wrzeszczał, wielka jest Artemida Feska. Ja nie wiem, jakim gardło nie wysiadło. 2 godziny to tak wrzeszczeli, że całe miasto, w całym mieście było słychać, że oni krzyczą, wielka jest Artemida. No, jakiś to był przekaz, nie można tego raz powiedzieć, bo przez 2 godziny krzyczeli to samo, jak zahipnotyzowani, ale zobaczcie, to za takimi rzeczami stoi diabeł, tak? Po prostu pobudza ludzi do jakichś dziwnych zachowań, pobudza ludzi do jakiegoś szału. Ten tłum wpadł w jakiś szał i ten tłum był gotowy Pawła i pozostałych ludzi tam z nim związanych co zrobić? Zabić i ukamienować, bo wpadli w pewien rodzaj szału. I Boże Słowo nam mówi o tym, że jeżeli my to naśladujemy, to zasmucamy Ducha Świętego. Zasmucamy Ducha Świętego. Mało tego, dajemy diabłu przystęp do naszego życia. I znów, no czy stać jest w takim razie nas na to, żeby kontrolować siebie i swoje emocje? Czy jest to niemożliwe? Jest to. Dziękuję, że mam jednego kibica tutaj. Mam fan klub na sali. Popatrzcie. Jest to możliwe, ale to jest możliwe pod warunkami. Pod warunkami. To nie jest takie, wiecie, oczywiste, że to zawsze jest możliwe. Ale Bóg nas w tą stronę co robi? Pobudza nas. Przepycha nas w tą stronę. No i na końcu ostatnią rzecz, która daje diabłu przystęp i zasmuca Ducha Świętego, to jest brak przebaczenia. 2 Koryntian, rozdział 2, wersety od 10 do 11. Komu zaś wy coś przebaczacie, temu ja, gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze. Widzimy znów tą zależność, aby nas szatan nie podszedł w kontekście czego? Braku przebaczenia. Brak przebaczenia daje diabłu dostęp. Jeżeli żyjemy w braku przebaczenia, diabeł uzyskuje w jakimś zakresie dostęp do naszego życia. Jeżeli to pielęgnujemy na dłuższą metę, ten dostęp staje się coraz bardziej, widzimy, coraz bardziej jest taki aktywny i coś tam negatywnego uruchamia w naszym życiu. W Krakowie są kibice, wiecie, są 2 kluby sportowe. Możecie nie wiedzieć, tak? Ale jak nie, wiecie, Wisła i Kraków. Mówiłem wam, jakie jest powiedzenie Krakowi? Jakie powiedzenie mają kibice Krakowi? Bóg przebacza, Krakowia nigdy. To jest ich zawołanie. Bóg przebacza, Krakowia nigdy. Rozumiecie, nie? I tak funkcjonuje często, wiecie, tak często funkcjonuje ten świat, nie? No, ale wszyscy, każdy z nas podlega w życiu sytuacjom, które nas ranią. Każdy. Nie ma człowieka, który by nie podlegał sytuacji, w której będzie zraniony. Nie możesz tego uniknąć. Nie możesz tego, nie możesz się tak wysterylizować, żeby ci posadzono w takich okolicznościach, że nigdy nie będziesz zraniony. Jeżeli żyjesz na tym świecie, jesteś żywy, a zakładam, że jesteś żywy, masz emocje, otoczony jesteś ludźmi, to będziesz raniony. Nawet gdybyś sam ze sobą został, no to nie wiem, nie znam takiej sytuacji, czy sam siebie można, ale może człowiek też i samego siebie z czymś zranić w jakiejś ekstremalnej sytuacji. Generalnie chodzi o to, że podlegamy zranieniom i jesteśmy wystawieni na to, czy przebaczymy, czy nie przebaczymy. I Pismo Święte nam mówi, żebyśmy odpuszczali tak, jak nam Chrystus odpuścił, albo Bóg nam odpuścił w Chrystusie. Wiecie, to jest wielka umiejętność, ale można się tego nauczyć. Wiecie, że można się tego nauczyć? A zasada jest taka, musisz wołać i modlić się dotąd o tą osobę, która cię skrzywdziła, błogosławić ją, aż cię puści. Nie ma innej metody. Musisz się tyle i dotąd modlić o tą osobę, aż całkowicie odczujesz, że w twoim życiu nastąpiło co? Uwolnienie. Tak? Inaczej będzie nieodzownym towarzyszem całego twojego życia. Pojedzie z tobą na wakacje. Pójdzie z tobą do łóżka w twoim umyśle. Już masz takie miłe sny i nagle sobie przypominasz, ojejku, znów ten Staszek, nie? Pamiętajcie, ona będzie częścią twojego życia i to nie będzie nic budującego ani nic pozytywnego. Podsumowując,
Dajemy diabłu dostęp do naszego życia przez rzeczy, które są tożsame z jego naturą. A jeżeli dajemy jemu dostęp, to także zasmucamy Ducha Świętego. Zasmucany Duch Święty oddziaływuje na nasze emocje i my odczuwamy ten smutek. To jest dla nas sygnał, że należy coś zmienić. Odczuwamy ten smutek. Pismo Święte mówi: odrzuć kłamstwo, gniew, kradzież, bluźnierstwo, krzyk, złorzeczenie oraz brak przebaczenia. I kiedy, wiecie, dalej czytamy list do Efezjan, dalej czytamy ten tekst, mamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, a kilka wersetów dalej, w wersecie 17, 18 i poniżej czytamy takie słowo: dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Nie, Biblia mówi, nie zasmucaj Ducha Świętego, ale bądź pełen Ducha Świętego. Popatrzcie, istnieje przeciwwaga. Albo zasmucanie Ducha Świętego, albo pełnia Ducha Świętego. W tamtym tekście Pismo nam powiedziało, co zasmuca Ducha Świętego, a w tym fragmencie Pismo nam mówi, co sprawia, że jesteśmy pełni Ducha Świętego. Popatrzcie na tekst. Bo my czasami zadajemy pytanie, no jak mogę być pełen Ducha Świętego? Od czego to zależy, czy będę pełen Ducha Świętego? Nie wiem, może słyszeliście, łap ducha, nie? Takie kazanie, łap ducha, tak? Tylko za co go mam łapać, tak? Za nogi, za ręce, za włosy, tak? Za co mam tego ducha złapać? Tak? Jak mam domagać się tego, żebym miał pełen Ducha Świętego? Co mam zrobić, żeby być pełen Ducha Świętego? Czy to takie bardzo skomplikowane jest? Kiedy przeczytamy ten tekst i sięgniemy do tekstu greckiego, zobaczymy, że tam jest strona bierna i tam jest dokładnie napowiedziane tak, że pozwólcie się Duchowi napełnić. To nie jest mowa o tym, że to my mamy, wiecie, złapać tego Ducha i co zrobić i zaciągnąć go żywcem na siłę do naszego życia, tylko tam jest powiedziane, że tak naprawdę to Bogu bardziej zależy niż nam, żebyśmy byli wypełnieni Duchem Świętym. To Jemu bardziej zależy, to jest jak gdyby Jego inicjatywa i Jemu na tym zależy, On tego chce uczynić w naszym życiu. I naszą jak gdyby rolą jest nie przeszkadzać. Jak my nie będziemy przeszkadzać jako wierzący ludzie, to będziemy chodzić w pełności Ducha Świętego. I teraz co nam mówi Pismo Święte? Na czym się mamy skupić? Popatrzcie na ten tekst. Werset 19, 20 i 21. Na czym my się mamy skupić, żeby Duch nas co robił? Wypełniał, żebyśmy chodzili w pełności Ducha. Werset 19 mówi tak. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Czy na czym my się mamy skupić? Żeby w naszym sercu było co? Była Boże granie, Boża muzyka, Boże uwielbienie. Na tym się skupić, na sercu, aby w naszym sercu była chwała, uwielbienie. Czyli mogę powiedzieć tak, są rzeczy, które zmuszają Ducha Świętego i są rzeczy, które co robią? Zapraszają Ducha Świętego, tak? Duch Święty słyszy, mówi, o, to mi się co? Podoba, ja mam w tym upodobanie. Ja chcę do tego co zrobić? Przyjść, ja chcę odgrąć. A więc rzecz, która tu jest wymieniona w tym kontekście, pieśni duchowe śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Więc nie wiem, z czym się obudziłeś dzisiaj rano. Z czym się budzimy rano, tak? Różnie mamy noce. Ja akurat miałem taką średnią noc, bym powiedział. Ale wiecie, mogę się skupić na tym, tak? Jaką miałem noc, mogę się skupić na tym, że działo się to, albo mogę się skupić na tym, jak wygląda teraz moje okoliczności różne. Ale Pan Bóg mi podpowiada, żebym się skupił na Nim. Żebym się skupił na Nim, tak? I zobaczcie, chwała, uwielbienie jest czymś naturalnym środowiskiem, z naturalnym środowiskiem, w którym Duch Święty dobrze się czuje, które zaprasza Ducha Świętego. Jak myślicie, czy Kościół uwielbiający, czy Kościół narzekający? Rzućmy to. Jaki Kościół? Narzekający, czy Kościół uwielbiający, tak? My możemy skupić się na tym, w jakim kraju żyjemy, jak ciężko jest w naszym kraju głosić Ewangelię. My już wszyscy żeśmy to słyszeli. Nie musimy sobie tego powtarzać kolejny raz.
Wiecie, nie musimy sobie tego, my to wszystko już wiemy na wylot, mamy to przedyskutowane. Skupmy się na tym, żeby co robić, uwielbiać Boga tu i teraz, w tym kontekście i w tych okolicznościach, w których dzisiaj żyjemy. Dzisiaj skupmy się na tym, żeby uwielbiać Boga. Druga rzecz, jaką wymienia apostoł Paweł w kontekście pełności Ducha Świętego w wersecie 20 mówi, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. No jak się czujecie z tym zdaniem? Dziękując zawsze i za wszystko. W Nowym Testamencie są użyte dwa stwierdzenia. W liście do Tesaloniczan jest użyte stwierdzenie we wszystkim dziękujcie. To bardziej nam się podoba, tak? Tak, że siedzę w zimnej wodzie, ale we wszystkim dziękuję, tak? We wszystkim dziękujcie, ale niestety w tym tekście jest powiedziane za wszystko. W tekście greckim za wszystko. No to jak się z tym zmierzyć? Jak ja mogę jako człowiek dziękować za wszystko? Jest to możliwe, czy nie? A chcecie to robić, czy nie? No wiecie, no powiedzieć można wszystko, no tak, nawet ogłosić, to ja mogę, co mi do głowy przyjdzie, ogłosić. Ale ten tekst jest tak skonstruowany, że on mówi zawsze i za wszystko dziękujcie i dalej jest powiedziane, że to zaprasza Ducha Świętego do naszego życia. Wiecie, możesz dziękować za wszystko tylko w jednej sytuacji. W jednej sytuacji, kiedy absolutnie jesteś przekonany o tym w swoim sercu, że Bóg jest Panem każdej sytuacji w twoim życiu. Tylko wtedy. Jeśli nie, to nie ma mowy o tym, że będziesz dziękował za wszystko. Tak? Tylko wtedy, kiedy masz całkowitą pewność, stuprocentową pewność, że Bóg jest Panem całkowicie twojego życia i każdej sprawy, która się wydarzyła w twoim życiu, wydarzyła się z Jego woli lub z Jego dopustu, który też jest Bożą wolą. Tak? Bo rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, mają dwa źródła. Albo jest to Boża wola, albo jest to Boży dopust, który niczym się praktycznie nie różni od Bożej woli. Bo Boży dopust też staje się Bożą wolą. Wiecie? I tylko wtedy, kiedy to jest real, prawdziwy real, możesz za wszystko Bogu dziękować. Tylko wtedy. Ale kiedy zaczynamy iść boczną drogą, i diabeł ma dostęp do naszego życia, dzieją się rzeczy złe w naszym życiu i nie będziesz za nie dziękował. Bo to staje się wtedy niewykonalne, niemożliwe. To po prostu nie działa. I na koniec trzecia rzecz, żeby już zmierzać powoli do ciasta, zmierzać do tych sałatek, które tam, no zresztą wynoszą na moich oczach teraz. Przeszło to na moich oczach. Zapachniało w tej sali i kazanie już po kazaniu, pora kończyć, tak? Zrozumiałem. Wszystko jest dla mnie jasne. I trzecia rzecz, werset 21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Wiecie, ulegając jedni drugim. Jak się z tym czujecie? Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jak wam idzie to? Popatrzcie, to jest tak, że różnimy się od siebie, mamy różne poglądy, różne zdania, nawet w ramach chrześcijaństwa mamy różne zdania, różne poglądy, ale to nie znaczy, że mamy prawo pogardzać drugim człowiekiem. Bo szacunek dla drugiego człowieka wynika nie z jego poglądów, tylko wynika z tego, że jest Bożym stworzeniem, nie? Wszyscy ludzie są Bożym stworzeniem, tylko niektórzy mają fatalne poglądy. Ale wszyscy ludzie są Bożym stworzeniem. I szacunek wynika z tego, że odnosimy się do Bożego stworzenia. Więc drodzy, jeśli chcemy doświadczać pełni Ducha Świętego, to Duch Święty lubi nisko położone miejsca. Tak jak woda. Woda jakie lubi? Góry czy niziny lubi woda? Woda lubi niziny. I Duch Święty jako woda, jako symbol woda lubi niziny. Lubi nisko położony umysł. Lubi ludzi, którzy mają właściwie ustawione poczucie własnej wartości, ale potrafią także docenić drugiego człowieka, który stoi naprzeciwko. Jak powiedziałem, już zapachniało, więc reasumując i zmierzając do końca. Zasmucanie ducha czy pełnia ducha? Odpowiedź wydaje się oczywista i prosta.
oczywista i prosta wydaje się odpowiedź. Podsumowanie jest takie, że zasmuca Ducha Świętego to samo, przez co dajemy diabłu dostęp do naszego życia. To jest ze sobą ściśle powiązane. Wymieniłem te rzeczy, nie będę wymieniał, ale po drugiej stronie stoi pełnia Ducha Świętego. I do tego nas Bóg co robi? Popycha. Pełnia Ducha Świętego jest bardziej związana z naszą postawą niż z naszą aktywnością. Pełnia Ducha Świętego jest związana z tym, że w naszym sercu będzie grała Boża muzyka. Włącz sobie jakieś pieśni uwielbienia, jeżeli ci po głowie chodzą dziwne rzeczy. Tak? Jedziesz samochodem, nie wiem, czy dużo jeździcie samochodem, jedziesz samochodem zamiast RMF FM. Pójdź sobie jakąś muzykę, którą lubisz, tak? Pójdź sobie muzykę, którą lubisz, chrześcijańską, Bożą muzykę, wypełnij swoje serce, swój umysł tym. Zobaczysz, że to będzie pozytywnie oddziaływać na twoje życie. Są proste rzeczy, ale mega, bardzo praktyczne. Niech ci w sercu gra ta pieśń. A z jaką pieśń weźmiesz z dzisiejszego nabożeństwa? Pamiętamy, jakie były śpiewane? Tak? Zabierzmy je do naszego życia. Druga rzecz, pamiętajcie, że jesteśmy wezwani w Chrystusie, żeby zawsze i za wszystko dziękować, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wiemy, że Jezus kontroluje każdą chwilę naszego życia. Jeżeli Jezus nie kontroluje naszego życia, nie będziemy Bogu dziękować. Będziemy wybiórczo Mu dziękować, selektywnie Mu dziękować. I po trzecie, Duch Święty lubi nisko położone miejsca. Jak woda wpływa tam, gdzie umysł człowieka jest obniżony. A jednocześnie, kiedy wiemy o tym, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem. I ze względu na to chcemy Mu okazać szacunek. Chciałbym się na koniec pomodlić. Pozwolicie, że się pomodlę, że Was też zaproszę, żebyśmy się pomodlili. Halleluja. Halleluja. Panie Boże, chcę Ci podziękować za to, że mogliśmy rozważyć to słowo ojcze. Tak proszę Cię, Panie Boże, by to słowo pracowało w naszych sercach. Ojcze, modlę się o to, by w moim życiu nie było tego, że zasmucam Twojego Świętego Ducha, a jednocześnie daję przystęp diabłu do mego życia. Później mogę się zastanawiać, dlaczego takie rzeczy dzieją się, co się dzieje z moim życiem, Panie. Ale proszę Cię o to, Ojcze, bym się skupił na tym, co powoduje, że moje życie jest pełne Ducha Świętego. Abym się skupił na chwale dla Ciebie, na wywyższaniu Ciebie, na noszeniu w sercu Bożej pieśni, Bożej muzyki. Ojcze, abym nauczył się wierzyć temu, że Ty jesteś ze mną zawsze, wszędzie i stale, w każdej sytuacji, kontekście, okoliczności i Ty, Panie, masz władzę pełną w życiu moim i kontrolujesz moje życie, Panie, na tyle, że nic nie dzieje się tam całkowicie z przypadku, ale dzieje się dlatego, że Ty jesteś w tym i to jest Twoja wola lub Twój dopust, Panie. I dziękuję Ci, Ojcze, że też mogę rozumieć, że powołałeś mnie do tego, abym z szacunkiem spoglądał na Twoje stworzenie, miał, Panie, nisko położony umysł, uniżał się, Panie, a w ten sposób uczcił i uwielbił Ciebie. I dziękuję Ci, że w ten sposób zapraszam Ducha Świętego, aby przyszedł do mojego życia. Duchu Święty, dziękuję Ci, że przychodzisz do naszego życia. Chcemy przeżywać Ciebie, doświadczać Ciebie. Prowadź nas, mów do nas Boże, kieruj naszym życiem. Podnoś nas do góry. We wszystkim odbierz sobie chwałę. Bądź wywyższony, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Amen.